Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Juken. Przed nami już 12 odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator. Dziś, moi drodzy, witam was z mieszkania. No nie bez powodu witam was z mieszkania, dlatego że dziś cały dzień spędzimy właśnie w tym mieszkaniu, urządzając je sobie. Bo stwierdziłem, że skoro mamy taką opcję, to czemu by tego nie zrobić? Mamy 500 000 na koncie i myślę, że jeszcze parę odcinków, no siłą rzeczy widzowie będzie. A więc myślę, że się kompletnie nic nie stanie, jeżeli... No, nie można dywanu sprzedać, ale suchar. Myślę, że się kompletnie nic, moi drodzy, nie stanie, jeśli po prostu urządzimy sobie mieszkanie, aby zaczynając odcinek jakoś tak było po prostu przyjemniej i fajniej. No, dywanu niestety się nie da sprzedać. Wszystko posprzedajemy. Też nie można, ech. No to Nie chcę łóżka. Czemu razy dwa wszystko robi? A to możemy tylko przenieść, ale w sumie dywanu nie możemy przenieść. Tu się zbugowało coś. Może trzeba wyjść z mieszkania. Nie wiem. Tu jeszcze coś z roletami, z oknami. Nic się więcej chyba nie robi. Zaczniemy oczywiście od oświetlenia jakiegoś. No generalnie taka mnie wena, słuchajcie, naszła. Ażeby sobie tutaj troszeczkę powiedzmy, że zrobić, ale... Zniknęły mi, moi drodzy. Zniknęły mi meble, czy mi się wydaje? Zostały tylko sklepowe. Czyli co? Czyli ja te... Nie, tu są. Dobrze, coś jest. Okej, bo już się wystraszyłem. Okej, no łóżko takie nie. Łóżko jakieś normalne, telewizor, wiadomo. Chcę po prostu, słuchajcie, to jakoś tak urządzić. No, żeby po prostu lepiej nam się wstawało. Chociaż nie wiem, czy to łóżko musi być fabrycznie to, które jest. Czy jak wstawimy sobie jakieś super giga łóżko, to o, kominek, czemu by nie? Tutaj będzie dobre miejsce na salon. O, takie łóżko. Robimy wypasy, widzowie. Robimy wypasy. Mam nadzieję, że to łóżko będzie działało jak trzeba. No, już niech sobie stoi tak, jak sobie stało. Tyk. Trochę kasy możemy, słuchajcie, na to przeznaczyć. Nie ma problemu. A tutaj było chyba jeszcze. A nie, to 150 level. Dobrze. Myślę, widzowie, że tu nie ma co się szczypać. Trzeba jakoś to... Oj, a czemu nie mogę? Bo co? Że tu mogę kanapę, ale ja bym tu kanapy nie chciał. Ja bym chciał kanapę chyba, że tu. Tutaj nie wejdzie. Tu chciałem przy oknie. Nie mogę tu, a tak? Też nie mogę. A szkoda, czemu? Przez ten dywan pewnie. Słuchajcie, coś ten dywan się zawiesił. No dobra, dojdziemy do tego, słuchajcie, z czasem. A jak i łazienka, to i musi być prysznic. Może trochę z Hotel Business Simulatora się tu zasugerujemy. A myślę, że tak będzie całkiem spoko. Nie wiem, czy robię to równo, widzowie, czy nie robię tego równo. To zawsze ciężko odkryć. Taki szybki odcinek po prostu, słuchajcie, z urządzania hacjendy. Niech i by był sobie tu na przykład kominek. No kominek myślę, żeby tu by pasował w tym kąciku. Tak, myślę, że całkiem fajnie. Pewnie, że tak. No na dywan jeszcze przyjdzie czas. No chciałbym tą kanapę, ale jak widać nie mogę. To co to jest? Jakiś zlew. No to słuchajcie, niech i będzie ekstraśny zlew w łazience. Tylko czy ja taki... Nie, no za duży ten zlew. Ja... Nie, no widzowie, nie. Chwila. Porządny kibelek. Porządny kibelek, no to musi być tu. Okej. Okay. I jeżeli bym chciał zlew na przykład tu, no to niby by wszedł, ale... A tu by wszedł? Tu już by nie wszedł, co? Tu? Nie, no to by było bez sensu. W sumie ten... No dobra. To zlew musi być tutaj. I tak w łazience nie będziemy... Słuchajcie, za dużo przebywali. Jakieś lustro dla pizzu może... To już tak bardziej, wiecie, to już jakby nie ma większego znaczenia, ale właśnie to mi się, słuchajcie, bardzo nie podobało, widzowie, w tym, nie no, chyba tu. Bardzo mi się, słuchajcie, to nie podobało. To są jakieś rzeźby, myślałem, że do czyszczenia kibla te. Bardzo mi się, widzowie, to nie podobało w tym Hotel Business Simulatorze, że nie mogliśmy jakoś fajnie sobie tego zrobić. Wiecie co? Podłogi. No na pewno jakieś płytki muszą być ładne, fajne.
Zależy, co ładna płytka oznacza. Może być i ciemna. Bo wiecie, w tym Hotel Business Simulatorze mnie wkurzało to, nie wiem, może oni to już naprawili, nie zaglądałem tam dawno. Natomiast no mega mnie to widzowie wkurzało, że mieliśmy jakiś tam swój kącik i nie mogliśmy w tym kąciku praktycznie niczego, bo nie. Czy płytki na ścianę nie do końca? To nawet chyba nie można. Nie wiem, jak to jest zrobione, to tu trzeba szukać. Okej, tu są płytki na ścianę, ale wiecie co, to są jakieś dziwne. Czy to? O nie, no takie to nie. Takie bajery to nie. To są w restauracji, to też myślę, że tutaj nie. To powiem wam, no to nawet by może było ładne, ale jakby było chyba jaśniejsze trochę. Też ciemna łazienka. W sumie nie jest źle. Te płytki na podłodze takie słabe. Dobra, w sumie może tak być. Tylko. No tu musi być jakaś fajna lampa. Łazienkowa, nie wiem, może taka? O! Proszę. No i teraz to mi się podoba, widzowie. Teraz to mi się podoba. W łazience jasno. Tutaj tą lampę trzeba by... Ej! Zdemontować... No, wiecie, trochę, nawet nie patrzę, jak tam kasa ubywa, wiecie, jakby to już na tym etapie mam gdzieś. Jakby też nie będę tutaj się jakoś, nie wiem, sprężał, słuchajcie. Tutaj też jedna lampka. Może jakaś jeszcze nocna, zobaczymy. No, za jasno to tu nie jest teraz. Czyli wiecie co? Nie da się przenieść, czy się da? Dobra, da się. Czasem to się buguje. To siłą rzeczy, moi drodzy, tu muszą być dwie lampki. A tak słucham, co się pali, a to się przecież pali w tym. Dobra, tu muszą być dwie, bo tu jest taka łazienkowa. A to tu też może dwie zamontujemy i od razu w tym pokoju obok też. Dwie lampy, dobra. Nie wiem, czemu ten tryb budowy mi się ciągle wyłącza. Dobrze. Coś tam mamy, moi drodzy. I teraz tak, tu by trzeba ogarnąć, myślę, że podłogę. Tylko brzydkie są, słuchajcie, tutaj. Te deski są strasznie brzydkie, jakby. Jest kwestia, można powiedzieć, kolorem się różnią, ale to nie jest to, co by mi się podobało, jeśli chodzi o podłogę. To jest taka jakby... Oczywiście idziemy w miarę w najdroższe, ale no płytek nie będziemy tutaj wkładali. Tutaj musi być w salonie coś, nie wiem... Bardziej w kwestii desek, ale powiem wam, że... No dobra, może być parkiet, ale no generalnie mi się to średnio tu podoba. Żeby było inaczej... Gdyby było, że coś przebudowujemy, no to damy ten parkiet, natomiast mi się to, widzowie, moi drodzy, nie podoba. W sypialni damy na pewno dywanik. Szkoda, że tego dywanu się tu nie można pozbyć. Nie wiem, co to tutaj jest, nie ryn. A, bo tu jeszcze jakaś szafa stara jest, to trzeba też się jej pozbyć. Widzowie, moi drodzy, kochani. Nie wiem, no... Tak średnio bym powiedział, ja może się już bardziej wymagający zrobiłem. Jest jeden kolor się tutaj jakiś zrobił dziwny. Nie patrzę, słuchajcie, na kasę. I teraz tak, to w ogóle nie wiem, co to będzie za pokój. Jeśli chodzi o sypialnię... A, tu jeszcze pominąłem. Dobra. Jeśli, moi drodzy, chodzi o sypialnię, to na pewno bym sobie ją jakoś fajnie pomalował. I jeżeli chodzi o sypialnię... Szkoda, że takich jakichś nie ma bardziej... No nie, to są takie bardziej wszystko restauracyjne, moim zdaniem. A to? Nie, jakie deski, ludzie, to przecież to będzie badziewie. Chciałbym gładką ścianę po prostu, słuchajcie, w sypialni. Tu są gładkie ściany, wiecie co, w sypialni może... A, to tapeta jest. A ja nie chcę tapety. A to? Nie, kiczowe to będzie.
Co jeszcze może być? Nie, bo to są te wzorki, no. Ciężko mi jest kolory dobierać, wiecie, my faceci na kolorach się aż tak nie znamy. Ja bym, powiem wam szczerze, w sypialni chciał gładką ścianę. Po prostu totalnie gładką. Przypuszczam, że takowa jest. O, jest. Tylko czy taka czerwień ciemna? Jest to dużo, to jest to najtańsza akurat. Kurczę, tylko no nie, no różową to nie. Różowa to dla kobiety. Cholera wie, czy to malowanie, czy to tapeta. Ja bym wolał trochę jaśniejsze, no ale dobra. Nie ma to nie ma. Nie ma to nie ma, moi drodzy. Nic w tym. Dziwne to łóżko, trochę takie, bym powiedział, biedne. Okej. Okay. No i jeszcze bym chciał ten dywan. No nie mogę, zobaczcie. Nic z tym dywanem nie mogę. Jest przenieś. I się nic nie da z nim zrobić. A, bo mi się tu pomalowało. Nie, no to tutaj też trzeba pomalować. Tu będziemy chyba malowali po prostu. Na jakieś kolorki. Nie wiem, słuchajcie, salon może na zielono? O nie, to taki zielony to... Zielony uspokaja oczy, fajny, ale to takie straczkowate trochę, może błękitne? To w życiu nie jest błękit, bardziej szare. Nie wiem, pomarańcz? W sumie? Salon może być na pomarańczowo, słuchajcie. Ja nie wiem jeszcze, moi drodzy, co to za... Co to za pomieszczenie tutaj jest. Inaczej w sensie, co tu możemy zrobić? No ewentualnie można by sypialnię, no... To bym dał na taki jakiś niebieski kolor, żeby to się, albo różowy ewentualnie. Nie, no ten niebieski to nie jest. Dobra, damy tu na różowe, bo tu nie będziemy wchodzili. O, niech tu sobie będzie różowy. Sru. Bo tu i tak nie będziemy chyba wchodzili. Nie wiem, co ja bym mógł tutaj użyć. Dziwnie to się maluje, bo tak... Oj, mam wrażenie, że to jest zbagowane. Szkoda, że drzwi nie można wymienić, moi drodzy. Widzicie, tu się na przykład pomalowało na różowo i teraz zgaduj z gadula, który był pomarańcz. Chyba ten. Na pewno? Tak jakoś dziwnie. A, bo jasne te, dobra. Tym to się różni, teraz widzę dopiero. Dobra, to niech będzie z jasnym tym do góry. Nie wiem w sumie, co mi to da. Mam nadzieję, że tu się coś... Aha. No i widzicie, no tak to kurde działa. Dziwnie, dobra, bo tu jest z ciemnym. Teraz dopiero zauważyłem. Tylko czemu mi się maluje ściana jakby... Podwójnie. Tutaj coś jest popsute. Nie, dobra, udało mi się. Dobra, no tam to już jest nieistotne. Tu bym chciał na pewno kanapę, telewizor stawić. Na pewno tutaj jakąś szafę i tu może telewizor przy łóżku. Albo to łóżko troszkę przesuniemy. Ja myślę, że można by... A nie, 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 nie chcę sleep. Nie mogę łóżka przesunąć. Przenieś. Wiecie co? Przesuńmy to łóżko bardziej tu. Zobaczmy, co jeszcze mamy w sklepie budowlanym za meble. Potem są jeszcze jakieś dodatki, nie? Kwiatki, nie kwiatki, lampki, nie lampki. Meble. Nie wiem, słuchajcie, czy ja chcę szafę. Ja bym tutaj szafkę sobie wstawił. O, dywanik. Ale przy łóżku taki dywanik? Tylko dojście do łóżka. Dobra, no niech już będzie. Chociaż kiczowo to troszkę jak dla mnie. Ale niech będzie. Chociaż bardziej by to mi pasowało. Ta skóra by mi tu bardziej, widzowie, pasowała. Powiem wam szczerze. Tu przy łóżku. O, patrzcie. Ciągle ten tryb edycji trzeba poprawiać. A nie wiem, dywanik tu? Nie wiem w sumie po co. Tak do dupy trochę z tym dywanikiem. Dobra, tak damy. O. Będę na czerwonym dywanie do łóżka szedł. O. Będzie, słuchajcie, na czerwonym dywanie droga do łóżka. Dobra. I no teraz tak, no 100 tysięcy już wydaliśmy, teraz spojrzałem. Dobra, no słuchajcie, wiecie, na luzie, nie? Szafka pod telewizor i chciałbym tu zdecydowanie jakąś sobie plazmę zamontować. Ale, moi drodzy, nie widzę tu jakiejś fajnej szafki pod... O, to by było dobre do łazienki, nie pomyślałem. Obraz może jakiś powiesimy. Ja nie wiem, czy to jest stolik na telewizor. Nie, to nie jest pod telewizor. Tu jest troszkę, słuchajcie, tych rzeczy i...
i ciężko się połapać, co jest do czego. Nie widzę szafki pod telewizor, widzowie. To może. Drewniany stolik. Taki trochę byle jaki, nie? O, może na tym? Może na komodzie się, słuchajcie, stawia? A nie, to takie małe jakieś pizderytko. To bardziej by mi pasowało tu jako szafka nocna. Ale zobaczmy, czy się da na tym telewizor postawić. Moi drodzy. Tutaj jest jakiś... A da się telewizor na ścianie. Dobrze. No to okej, widzowie, to okej. To powiedzmy, że spoko. To mamy urządzone. Jeden telewizor tu. I teraz tak, tutaj jeżeli bym chciał, to telewizor mógłby być tylko tam i tu by musiała stać sofa. No to jeszcze by to miało ręce i nogi, ale... No bo co, sofy tu nie chciałbym stawiać. No nie, tak to nie chciałbym. To jak tą sofę tu postawić przez ten dywan? Dziadowski, widzowie. Otóż jest pytanie, jak postawić tutaj sofę? Czekajcie, bo to tak jakoś dziwnie jest zrobione. No bo chciałbym tą sofę, a jeśli nie tą, to co? To tą tańszą? No jeśli by weszła, to spoko. O! W sumie w narożniku. A czekajcie, czy tam ta lepsza może wejść w narożnik? Ta mi się bardziej podoba. Ale ta tu nie... Zobaczcie, nie da się jej tu wstawić, a ja bym bardzo ją chciał tu wstawić. No nie wiem, tak? Też nie. W żaden sposób się nie da. Ani chwili zielonego nie ma. Więc żeby na razie mieć chwilę takiego... oddechu, to tak zrobimy. Tu telewizor trochę blisko nie może być, ten telewizor kominka, bo będzie miał gorąco. No i jakąś ozdobę jeszcze wstawmy, nie? W sumie ten jeden pokój to chyba oleje, bo... O, proszę, tu są jakieś obrazy. Nad kominkiem tak trochę średnio. Tu by pasował ten obraz. Chociaż on taki... Powiem wam szczerze, taki... O, tu by bardziej pasował, bo jest... Bo jest pionowy. Ten jest poziomy, no to może być tu. W sumie można go powielić i ten poziomy może być tu, chociaż on by bardziej nad kominkiem pasował. Czekajcie, źle zrobiłem. Na kominku ciekawe, czy można ten statek postawić, widzowie. Czekajcie, czy można ten statek, bo ja zapomniałem o tym statku. To jest nawet fajne, to by mi pasowało, słuchajcie, na kominku ten statek postawić. Zobaczcie, widzowie. Tam jeszcze widzę do ręczników coś jest, także to też jeszcze nie jest wszystko. Zobaczcie, ten statek mi się podoba. Ja bym go tu na kominku postawił, ale się chyba za bardzo... O, da się? Musi się dać, to się ma nie dać. To było przed chwilą. O. Proszę, statek na kominku i generalnie na kominku jeszcze coś by mogło też sobie stać. Nie wiem jeszcze co. Nie wiem, wazon, ja tam jestem facet, to tam te wazony, to wiecie, nie robią na mnie kompletnie żadnego wrażenia. Więc akurat wazony to niekoniecznie. Tu więcej nic takiego nie mamy. Tu jest jeszcze jakaś... W sumie to byłoby fajne, słuchajcie, do sypialni wstawić, bo to jest takie jakby biurko do pracy. I według mnie to by była bardzo fajna, słuchajcie, opcja jako takie biurko do pracy, wiecie. Jakbym chciał coś sobie porobić. Jak jest biurko do pracy, no to i oczywiście musi być tutaj z boku jakiś zegar, żebym kontrolował czas. Ten zegar w zasadzie można wstawić, słuchajcie, tu. Na rożniku, nie wiem, tak dziwnie trochę, ale... Ale myślę, że jest spoko. No od biedy tak by mógł stać, ale chyba lepiej tak. Czy w sumie tu nie? Tu nie. Tutaj też nie chciałbym. Nie, no to tak, no mógłby stać tu. Przy kominku od biedy. A niech sobie stoi. 3200. Teraz to już, słuchajcie, tak wymyślam na siłę, co tu jeszcze wstawić. Tutaj też jakiś dywan by się pewnie przydał.
Co my tu jeszcze, widzowie, mamy? Tam szafy nie będę tu żadnej wstawiał, komody raczej też nie. Ten rower to nie wiem, po co mi tam do szczęścia potrzebny. Zegar jest, lampy są. Gaśnica to niepotrzebna. I nic tu więcej takiego, słuchajcie, chyba nie mamy. Może to i na tym kwiatka? Ale nie, kwiatki to ja sobie same postawię na ziemi, słuchajcie. To nie wiem, co to jest. Lustro z drewna. Aha, takie lustro, czekajcie. A no to już dałem tu lustro. A tutaj drugiego lustra nie potrzebujemy, bez sensu. No to co? Jeszcze raz od końca. To tam nie, tą skórę drugą nie. Dywan kolejny czerwony też nie, telewizor jest. Gramofon, no nie wiem, gdzie bym, słuchajcie, ten... Gdzieś bym musiał na czymś, chyba że tu na kominku, słuchajcie, by gramofon wstawić. Myślę, że mógłby sobie stać. A co? Niech sobie stoi. Tu są jeszcze jakaś półka, ale my tak naprawdę półek więcej nie potrzebujemy. To tam niepotrzebne. To tam kominek kolejny to niepotrzebny, bo jeden nam wystarczy. To nie wiem. Płytki ścienne to jakieś tam ozdoba. Obrazy mamy, to mamy. No nie wiem, czy półkę jakąś wieszać. Nie widzę jakiegoś na razie sensu. Chyba że po prostu, słuchajcie, sobie gdzieś tu półkę powiesimy. O, tu. Albo tu. Nie wiem, czy tu bym dawał półkę, słuchajcie. Już by tak było może trochę za bardzo, powiem wam szczerze. Chociaż mogłoby tak być, telewizor po środku. Bo wtedy, nie wiem, jakieś te dzyndzle wysuszone bym... Nie, albo kwiata się wstawi na półkę. Albo tą wazę jakąś, o... Da się? O, akurat się za bardzo nie da chyba. Da się? Da się. O. Jedna waza też tutaj. Nie, to już jest takie wymyślanie. No jakby ktoś się pytał, widzowie, to... Tak, jak najbardziej. To już jest takie w tym momencie wymyślanie z mojej strony. Kompletne, słuchajcie, wymyślanie. Tu jest jakiś dziwny dywanik, ale to taki trochę za bardzo turecki. To nie, żebym miał coś do Turków, bo uwielbiam tych ludzi, tylko w sensie mówię pod kątem dywanów. Obrazy marmurowe. No to obraz marmurowy to myślę, że bardziej by w kibelku pasował. To cudo na upartego mogłoby tu stać. Też tak trochę mi już za dużo tego wszystkiego, myślę, tu już jest, widzowie. Ja myślę, że tego wszystkiego jest troszeczkę za dużo. Będzie się kurzyło. Sisza, czekajcie, aż się nie mogę wysłowić z wrażenia. A to za małe. To jest małe, to jeżeli takie małe, to niech stoi tam. No i co? No i tutaj już więcej takiego, no co to, jakiś tam rower. Wiecie, to już raczej myślę, że... Jeśli jest taki mały, to dla picu może sobie gdzieś stać. No dobra, stoi. Jest, widzowie, statek, to niech stoi rower, proszę, no. Nawet ciężko go tu wstawić, powiem szczerze. O. Niech sobie stoi rower. Trochę tam gadżetów nawstawialiśmy. No, takie tam pierdoły powymyślane. No to generalnie tu wszystko mamy. No co tu więcej? Tu by się pewnie jakiś stolik, słuchajcie, przydał, widzowie, bo o tym... Ale nie ma stolika jako takiego fajnego, słuchajcie. Pomyślę tylko pod tym kątem dywanu, czy on mi usunie poprzedni dywan, bo widzicie, nie może. Nie może. To jeżeli tak, to niech będzie. I. Tu gdzieś jakiś stolik był, to dla pizzy po prostu bym postawił stolik, ale ten mi się średnio podoba, ale innego nie ma, więc nawet nie można na tym dywanie, widzicie? Nawet nie można na tym dywanie. Nie, stolik może być tu. I dobra, lecimy, słuchajcie, jeszcze z jakimiś kwiatami. Oczywiście muszą być drogie. Moi drodzy,
bo jakżeby inaczej, różne, słuchajcie. A, bo to jakiś wiszący, tak? Kwiatek. No nie chcę kwiata wiszącego. A to? O, 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 aha, takie coś duże. Nie, no to przy telewizorze to nie, to tu nie pasuje. W kibelku to też nie ma gdzie, nie. Takie coś nie, ewentualnie coś takiego. No na pewno, słuchajcie, kwiatka musimy mieć w sypialni. Żeby było zielono. No starczy w tej sypialni, a może za drzwiami też. Nastawiał Juken kwiatków. O, proszę. Dobra, kwiatki nastawiane. Chyba ich wystarczy. Starczy, bo potem do chaty nie wejdę. A tamten pokój to sobie w ogóle, słuchajcie, pominijmy, bo generalnie nie wiem, co z nim zrobić. Ale bym dał jeszcze może jakąś ładną, słuchajcie, lampę dekoracyjną. Dodatkowo może tutaj nad biurkiem, żeby mi się dobrze pracowało. O. Ać, to takie ładne. Tyle, że jest jaśniej, słuchajcie. O. Tyle, że jest jaśniej. No, tu jest bardzo jasno w łazience. Dobra, olać to tam. Wymyślam, słuchajcie, trochę już wymyślam. Dzisiaj krótszy odcinek, tylko teraz tak. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim, widzowie. Jak to teraz Holender zapisać, nie? Żeby się nie okazało, że nie zapisz. No taki sobie domek urządziliśmy, mieszkanko, będzie się tu przyjemniej przychodziło. Poza tym stołem wszystko jest w miarę git. Chociaż wam powiem szczerze, bo zapisać się tego niestety nie da. I powiem wam szczerze, że co ja bym zrobił, to bym... Nie wiem, dnia się nie da zakończyć chyba niestety. Żeby to nam się zapisało. No patrzcie, nie da się. Aby was, jak to mój dziadek zawsze mówił, aby cię dundel świsnął. Kimkolwiek jest dundel, widzowie, ale niech go świśnie. Dobra, to tak, tutaj też się nie da. Ej, widzicie, i dupa Jasia. Bez sensu taka robota. Bez sensu. Chciałem ten dywanik tak ładnie pociągnąć. Dobra, nie da się, to się nie da. Słuchajcie, tu mamy teraz taką opcję, zakończ dzień, masz długi do spłacenia. A, czyli mogę zakończyć dzień, żeby zapisać. Bo nie chcę teraz, w tym odcinku, słuchajcie, nie chcę iść, widzowie, do restauracji, w tym odcinku chcę. Skomponuj menu. Jak zarobiłem 6000, widzowie, ale ja przepraszam bardzo, na czym zarobiłem, jak restauracja była zamknięta? Dziwne to jest. Jak mogłem 6000 zarobić, jak była restauracja zamknięta? Nawet do niej nie poszedłem. Chyba, że nie wiem, sama się otworzyła i sprzedało się to z tych lodówek, co jest? Dobra, słuchajcie, w następnym odcinku, widzowie, będziemy się zabierali za żurek. Nie wiem, czego mamy odblokowanego. Tutaj jest jeszcze ten kurczak pieczony. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, jak widać troszeczkę. O, czosnek, dużo, dużo pietruszka. Sporo rzeczy jest i ten żurek, ja nie wiem, czy ja go w końcu odblokowałem. Nie odblokowałem, także robię to z wami, widzowie. Tu od razu odblokujemy dwie rzeczy. I zobaczmy, co to jest ten żurek, widzowie. W sensie, co jest, czym jest żurek, to ja doskonale wiem. Wy pewnie też wiecie. Natomiast chciałbym zobaczyć przepis na żurek. Mąka, masło, drożdże. Aha, czyli będziemy robili chleb. Sami robimy chleb do żurku. Super. Cebula, czosnek, marchew, kiełbasa. Woda, plasterek cebuli, plasterek czosnku, bulion wołowy. Mleko, plasterek marchewki. O, ale będzie, powiem wam, z żurkiem będzie roboty, nie? Chleb do żurku. Powiem wam, że to mi się podoba, widzowie. To mi się z żurkiem podoba. Będzie fajna akcja z żurkiem. Ale no ja oczywiście to zobaczycie jeszcze raz w następnym odcinku, bo będę wychodził z gry, więc ona się mi nie zapisze. Więc żurek na nowo będziemy odblokowywali na początku następnego odcinka. No nic, widzowie, trzymajcie się. Dziękuję wam za oglądanie, za to, że jesteście. No i gorąca prośba, drogi widzu, zostaw łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.